14 lutego bieżącego roku w siedzibie klubu SP1 PMY w Myślibożu odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność. W spotkaniu m.in. uczestniczyli Arkadiusz Janowicz, burmistrz Myśliborza, Janusz Trylkowski, SP1 TMN, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK, Elżbieta Stalmach, dyrektor GBS Bank Oddział Myślibórz oraz wielu innych znamienitych gości. Wywołanie ogólne w paśmie 80-metrowym podaje Stefan Paweł I, Paweł Maria Yokohama. Stefan Paweł I, Paweł Maria Yokohama podaje wywołanie ogólne i zaprasza do łączności. Wywołanie ogólne w paśmie 80-metrowym podaje Stefan Paweł I, Paweł Maria Yokohama. Stefan Paweł I, Paweł Maria Yokohama podaje wywołanie ogólne i zaprasza do łączności. Kochani, wszystkich witam serdecznie. Dziękuję za przybycie do naszego klubu. Spotkanie już tradycyjne, trzecie z rzędu w klubie SP1 Paweł Maria Yokohama. Serdecznie witam pana burmistrza Arkadiusza Janowicza. Witam serdecznie wszystkich gości. No, prezesa zarządu oddziału terenowego PZK. Witam sponsorów, zaprzyjaźnionych członków klubów. No i wszystkich, którzy w tej to chwili młodzież przyszli, a młodzież, tak jest, a młodzież szczególnie z Rafałem Topolskim. Dziękować za wspieranie krótkofalarstwa na terenie gminy Myśliborza tutaj, a szczególnie klubu PNY, odznaką logo naszego oddziału terenowego PZK w Szczecinie. Bardzo dziękuję, niezmiernie miło. Najpierw chciałbym wręczyć dla kolegów klubu SP1 Paweł Natalia Wanda. Tak w woreczkach foliowych od razu daję. To są proporczyki za akcję dyplomową Lituanika otrzymane z Litwy. Panie kierowniku, no, wręczam serdecznie. Nie spodziewałem się tego. Również dla SP1 KRF proporczyk również za pracę stacji. I teraz słuchajcie, pozwólcie, że tak wykorzystam jeszcze sytuację i poproszę tak. Pana Rafała Topolskiego, który otrzymuje dyplom za propagowanie krótkofalarstwa wśród uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę Tadeusza Szymańskiego. Który otrzymuje, tak, za wsparcie i wymierną pomoc w organizacji zlotu krótkofalowców Strzelnik 2013. Telewizja Myślibórz, no, dziękuję bardzo. Również za opiekę medialną. I dla jeszcze jeden dyplom dla Anny i Bronisława Lawrentiew. Też za wsparcie, wymierną pomoc w organizacji zlotu krótkofalowców Przelnik 2013. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Koleżanki Weroniki SQ1 KSL i jej męża SQ1 KSM, więc chciałbym na ręce Weroniki przekazać dyplom za aktywną pracę w eterze dla Weroniki, za tą jesień, zimę, wiosnę i lato, które przyjdzie, tak? Dziękuję bardzo. Gratuluję i tu mężowi za aktywną pracę społeczną na rzecz Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, a ta praca przejawia się m.in. pomocy innym klubom w tworzeniu stron klubowych, no i za pracę. Dziękuję bardzo, wszystkim. W imieniu dziękuję, męża proszę. Przekażę mu. I ogólnie mała. Dobrze. Klubu Myśliborskiego za to, że przetrwali, że w ogóle się reaktywowali, że przetrwali trudne czasy, że nie zabrakło im zapału i chęci do pracy i w pewnym sensie skłonili mnie, a przeze mnie oczywiście wszystkich mieszkańców naszej gminy do znalezienia siedziby, do wyposażenia się w nowe radio, prawda, i niezbędny sprzęt, że jesteście wszędzie tam,
gdzie w Myślibożu dzieją się rzeczy ciekawe, interesujące, że zapraszacie do współpracy dzieci i młodzież, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bo jak widzicie tutaj młodzieży jest bardzo dużo, tak? Przedstawicielki całej Myślibórskiej. Że idziecie troszeczkę pod prąd, że trend jest na ogół schyłkowy, spadkowy, natomiast wy się rozwijacie, czyli macie nowych adeptów tej formy realizowania się w pasji, ale ja również podkreślam, bo nie jest to jakieś, no bym powiedział, jakieś uzasadnienie czy usprawiedliwienie dla wspierania was do kwestii waszej misji, którą pełnicie w czasie pokoju i w czasie wojny, czyli wtedy, kiedy zajdzie potrzeba, będziecie w stanie nawiązać, czy jesteście w stanie nawiązać łączność, gdzie inne środki mogą zawieść, więc i w tym aspekcie uważam, że należy tę działalność kontynuować, utrwalać, upowszechniać, czyli zarówno jako, powiedzmy, możliwość zwiększenia naszych zdolności obronnych, jak również realizowania tych pasji, no, które coraz rzadziej realizują się poza telewizorem i komputerem. A to jest coś innego, coś nowego, w pewnym sensie anachronicznego, a jednak aktualnego, że możecie się podzielić, nawiązać łączność i wypromować Myślibórz na całym świecie i czynicie to skutecznie, że nawiązując do łączności z tych miejsc, o których tutaj powiedziałeś, Stefan, no to Myślibórz stał się na pewno na świecie miejscem znanym, może bardziej znanym często niż Warszawa, gdzie chyba gdzie często faktycznie tego typu aktywność jest mniej eksponowana. Także za to wam serdecznie dziękuję. Cieszę się, że macie tylu przyjaciół z okolicznych miejscowości, i z Dębna, i z Balinka, i z Lipian, gdzie no przykro mi słyszeć, że chce się zamykać tak swoją działalność. Może się uda w jakiś sposób ją zaszczepić wśród no, innych, młodszych ludzi i uda się uratować albo wznowić za jakiś czas swoją działalność. Cieszę się, że tak skrupulatnie i pieczołowicie kuratele i opiekę roztacza nad wami prezes wojewódzki, tak, bo chyba widzi taką potrzebę, widzi sens, a przede wszystkim odnajduje w tym wszystkim wielką radość. I to jest chyba to, co powiedziałem na końcu, najważniejsze, bo to jest radość obcowania bezpośrednio z drugim człowiekiem i radość obcowania przez radio, bo jesteście tak naprawdę bardzo blisko siebie, choć oddaleni tysiące kilometrów. Także to chyba tak z grubsza wszystko i nie ukrywam, że na pewno każdy burmistrz Myśliborza i mam nadzieję będzie czynił to samo, będzie dostrzegał potrzebę wspierania was, a wy będziecie coraz bardziej sprawni, skuteczni w pozyskiwaniu różnych źródeł finansowania swoich planów, a one są dość, myślę, że każdy z was to potwierdzi, są dość ambitne, bo jednak tych zaplanowanych wydarzeń na ten rok jest dużo. No i życzę tobie właśnie dużo sił, żeby się wszystkie zrealizował tak, jak to zrobiłeś w roku ubiegłym. No, to tak. Dziękuję. Wszystko. Brawo, panie. Witam, panie Mirku, jeszcze raz. Dziadek kazał się spytać, czy tam już się wszystko zaczęło i do kiedy to będzie trwało, bo my tutaj będziemy musieli jeszcze przyjechać później. No to już cały czas trwa, od przynajmniej od godziny. Ale to teraz jest posiedzenie rządu, tak? Znaczy tego, nie rządu, tylko tego, no. Jest ciągle część oficjalna. Prezes skończył tą prezentację i teraz wolne wnioski i dyskusja. Aha, czyli to samo, co na zebraniu walnym w Szczecinie było, tak? Mniej więcej. Okej, to gdzieś tak możemy wpaść, może 20 po 6, 15 po 6 mniej więcej. No, dobra. No dobra, SK1, SP1, PMY. No to na razie, cześć Borys. Sierra Papa One, Papa Mike Yankee, Papa Mike Yankee. Sierra Papa One, Papa Mike Yankee. Alpha number one, Tango Lima, 5x9. Thank you very much, Radio Alpha One, Tango Lima, 5x9. Thank you. Sierra Papa One, Papa Mike Yankee, Mike Yankee. Znajdujemy się w Myśliborskim Klubie Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców SP1 PMY. Ze mną jest Darek, Weronika i Adrian. Powiedzcie, skąd przyjechaliście? Ja przyjechałam z Krześnicy. Na Myślin?
to blisko koło Myśliborza. Opowiedzcie, jak się znaleźliście tutaj, w tym klubie krótkofalowców? Czy się zajmujecie tym hobby? Jak to wygląda u was? Tu zacznę od Adriana. Adrian. No, akurat nie jesteśmy członkami tegoż klubu. Należeliśmy pierwotnie do klubu w Dębnie, SP1 PNW, przepraszam. Dawno nie jeździliśmy do klubu, stąd luki w pamięci. A tu gościnnie do Stefana przyjechaliśmy dzisiaj na spotkanie, bo miło po prostu uczestniczyć w takich spotkaniach. Zawsze jest to pewien... Fajny kontakt. Doświadczeniami się pewnie wymieniacie. Jak najbardziej i pewien taki, w cudzysłowie mówiąc, zastrzyk, nie wiem, pozytywnych emocji do tego, żeby znowu poszukać czegoś nowego w tych naszych wspólnych zajęciach, w tym hobby i po prostu zacząć z powrotem się tym bawić. Nie? Mhm. A czym się zajmujecie na co dzień, Darek? Przede wszystkim pracą, niestety. Głównie pracuję tak zawodowo. Weronika? Ja się zajmuję dziećmi. Swoje mam tylko jedno, ale opiekuję się dziećmi w świetlicy u nas w Krześnicy Wiejskiej. A ty? Ja również pracuję i cóż, te 8 godzin jakoś trzeba sobie poukładać w pracy, myśląc gdzieś tam czasami też o tym, żeby zaoszczędzić trochę sił na to i na to, czym będę się zajmował po pracy. Tak? Czyli dobra, a teraz powiedzcie, skąd to hobby się wzięło? Kto je przyniósł do domu? No u mnie to przede wszystkim brat. On mi to zaszczepił, a u niego skąd się wzięło, to niech sam już opowie. No więc słuchamy. Cóż, ja od dawna się interesowałem przede wszystkim elektroniką. Gdzieś tam w podstawówce już to się zaczęło. Później przeszło zainteresowania, bardziej zbliżyły się już właśnie do tematów radiowych, ale były to właśnie rzeczy związane z pasmem cywilnym, czyli popularnym CB obecnie w Polsce. No a stąd już bardzo niedaleki i bardzo, bardzo krótki skok, że tak powiem, do krótkofalarstwa i szerszego zajmowania się radiem i łącznościami. Weronika, a u ciebie skąd taka pasja? Radio w domu było, odkąd pamiętam, ponieważ mój tato pracował w straży pożarnej, ale to było jeszcze to radio CB, wspomniane tu przez Adriana. I złożyło się tak, że ja również korzystałam z tego radia na innych troszeczkę kanałach niż tam tato. Poznałam w ten sposób mojego męża, który mieszkał w Kostrzynie wtedy. No i zaczęliśmy coraz więcej rozmawiać ze sobą. Jak się spotkaliśmy, okazało się, że to jest właśnie taki pasjonat radia. Jeszcze wtedy nie był krótkofalowcem, ale już kombinował w tym temacie, już bawił się elektroniką. No i później im więcej czasu spędzaliśmy razem, ja się od niego zarażałam i dzisiaj oboje jesteśmy krótkofalowcami. I oboje nadajecie? Nadajemy oboje, oczywiście. Gromkie brawa otrzymał Arkadiusz Janowicz, burmistrz Myśliborza, za przeprowadzenie swojej pierwszej łączności radiowej na falach krótkich, co zostało potwierdzone dyplomem My First QSO. Odbieram za portem 5959. Mam na imię Arkadiusz Janowicz. Arkadiusz? Arkadiusz. Tak, i moje QTH, Myśliborz. Bez literowania. Jak doleciało? Jak to do kolegi doleciało? Stefan Paweł 5, Ewa Irena Dorota. Stefan Paweł 5, Ewa Irena Dorota. Stefan Paweł 1. Tu Stefan Paweł 1, Maria Yokohama. Paweł Maria Yokohama. Maria Yokohama. I puścić. To jeden Paweł Maria Yokohama, Ewa Irena Dorota. Elfa, no i mnie to wskazująca, dobrze to doleciało. Ja przepraszam, ale nikt wam się nie odzywał, więc to żyłem, żeby się odezwać. Mogli się dopiero po przewodzie. Antenowy i tak lekko próbuję radio. Nie będę zabierał czasu, ponieważ nie mogę potwierdzić tej łączności, której nie posiadam. Zresztą mam dopiero ten czas uruchamiać, jak to się mówi na starość. Tak zaliło mi z racji Boża pasyżeć, jak się nie pomyliłem, moje QTH to jest, jak powiedziałem, leży na koło błonia, koło warstawy. Pozdrawiam serdecznie i przekazuję mikrofon do SP1 Paweł Maria Kochama, SP5 Ewa Irena Dorota. SP5 Ewa, naciskamy. SP5 Ewa Dorota. Irena Dorota. Ewa Irena Dorota, Paweł Maria Yokohama. Tu Stefan Paweł 1. Tu Stefan Paweł 1, Paweł Maria Yokohama. Przepraszam, to jest moja pierwsza łączność. Przepraszam, to jest moja pierwsza łączność. Mam tutaj suflera i cały czas mi podpowiada. Ale bardzo mi miło, że nawiązaliśmy łączność. Serdecznie pozdrawiam. O, jestem burmistrzem. Jestem burmistrzem. Jestem burmistrzem miasta Myśliborz.
Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za spotkanie w Eterze. 73. 73. Do usłyszenia. Do usłyszenia. SP5 Ewa. SP5 Ewa. Irena Dorota. Tu Stefan Paweł 1. Tu Stefan Paweł 1. Paweł Maria Yokohama. No jest teraz Paweł 1, Paweł Maria Yokohama. No to trafiło dwóch, że tak powiem, początkujących na siebie. Pozwoliłem się jeszcze po tych podróżeniach 73 odezwać, no bo rzeczywiście uśmiech mi się ciśnie na twarzy, że dwóch początkujących i kaleko rozmawiających ludzi, że to też trafiło na siebie. Tym bardziej mi miło, bardzo mi miło. Ja się tym w zasadzie zajmuję od bardzo dawna. Słucham już prawie od 15 lat. Pamiętam, mówię, radio stało i wreszcie jakiś kawałek drut rozwiesił się w ogródku i widzę, żeby ja to tak ostroję i braki Boże nie słychać. Proszę bardzo do kolegi. SP5 Ewa Irena Dorota. SP5 Ewa Irena Dorota. Tu Stefan Paweł 1, Paweł Maria Yokohama. No i sobie mów, co chcesz. Cieszę się, że znalazłem podobnego sobie krótkofalowca. Życzę oczywiście powodzenia i wiele radości we wszystkich kontaktach w eterze. Jak będzie możliwość, to kartką QSL się wymienimy. Możliwość, to wymienimy się kartami QSL. Pozdrawiam jeszcze raz. Stefan Paweł 1, Paweł Maria Yokohama. Się żegna. Żegna się. I dziękuję stacji SP5. Dziękuję stacji SP5. Ewa Irena, Dorota za łączność 73. Do usłyszenia. Do usłyszenia 73. Pozdrowić proszę kolegów podpowiadaczy, którzy mają pewne większe doświadczenie. No ale tak to bywa, muszę. SP5 Ewa Dorota, Ewa Irena, Dorota, tu Stefan Paweł 1. Stefan Paweł 1, Maria Paweł Maria Yokohama. Nasze QTH to jest myślibusz. QTH, myślibusz, nie raczibusz. Myślibusz. Dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz, 73, do usłyszenia. Burmistrzu, wręczam potwierdzenie pierwszej łączności radiowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ze stacją SP5 Ewa Irena Dorota. Powiem szczerze, kto z was bawi się w to w domu? Kto ma radiostację? Macie wszyscy? Tak? Tak jest. I dużo czasu spędzacie? No leży. Tak? Ale to jest tak, jak powiedzmy dzisiaj internet wciąga po prostu czujecie potrzeby? Macie stałych rozmówców? Wciąga bardzo. Wszędzie to czasami ciężko się oderwać, naprawdę. Dzisiaj jest masa, może nie tyle ciekawszych, ale łatwiejszych sposobów kontaktu z innymi ludźmi, ale są to kontakty, no nie ukrywajmy, z osobami, które się generalnie gdzieś tam zna. Natomiast w krótkofalarstwie jest tak, że każda łączność to coś nowego i poznawanie zupełnie nowych ludzi, tak? Bo głównie o to w tym chodzi, żeby tych naszych łączności nie robić z osobami, które się zna, chociaż też również bardzo często tak jest, że wraca się do korespondentów, do kolegów nawet z otoczenia, z okolicy, gdzie mieszkamy, ale głównie szuka się nowych znaków, nowych stacji i cóż, no, im dalej, tym lepiej po prostu, tak? Czyli rewelacyjne uczucie jest, jak człowiek pierwszy raz, że tak powiem, przebije się przez Atlantyk albo zrobi łączność z drugą stroną zupełnie świata, tak? Gdzieś na antypodach Japonia, Australia czy coś takiego. To jest po prostu rewelacyjne. Dreszcz emocji. Tak, no bo czeka się na to po prostu wiele, wiele, może nie godzin, ale no naprawdę sporo czasu na to trzeba poświęcić, żeby przede wszystkim usłyszeć taką stację, zrobić już tą łączność i naprawdę wiele, wiele czynników musi tutaj zagrać, tak? Mm-hmm. Pogoda, to na pewno propagacja, tak? Jak my to określamy, czyli dobre warunki ogólnie mówiąc. Przede wszystkim ta druga osoba, z którą się oczywiście nie umawiamy, że będziemy chcieli z nią zrobić łączność, musi gdzieś tam siedzieć, musi też szukać z kolei
tej części świata, w której my mieszkamy. Przepraszam, w którym my mieszkamy, nie? I to jest taki zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności, czasem, tak. I myślę, że stąd właśnie bierze się frajda, którą daje krótkofalarstwo. Mhm. A czy macie w swoim życiorysie jakieś takie fajne wydarzenie, które wami wstrząsnęło albo które tak podkręciło atmosferę, emocje? Do tej pory, Weronika, u ciebie było coś takiego? Oprócz poznania męża, bo to też fajne, naprawdę, na całe życie zostaje. Było takich wydarzeń wiele, to bym musiała pogrzebać w pamięci. Bardzo tak mile wspominam taką łączność z Mikołajem. W okolicach Mikołajek 6 grudnia pracowała taka stacja i to właśnie stacja okolicznościowa, ale robiąc tą łączność dostawało się kartę potwierdzającą, że zrobiło się łączność z Mikołajem. Ja już teraz nie pamiętam znaku tej stacji, ale to była taka ciekawa łączność i mój synek wtedy święcie był przekonany i wierzył, że mama rozmawiała z prawdziwym Mikołajem, dookoła opowiadał wszystkim, że tak było. Jak przyszła nam karta, a później za rok powtórzyłam łączność również tą z Mikołajem, przyszła następna, no to był taki ze mnie dumny i to może nie była najdalsza łączność, może nie była taka najbardziej ciekawa, ale dla mnie taka wzruszająca i miło to wspominam. Dokładnie. A u was, Darek? No ja zaczynałem przede wszystkim od nasłuchu i do dzisiaj mi to zostało, więc używam licencji nasłuchowej nadal. Na słuchu polega to na tym, że słuchamy innych stacji krótkofalowców i możemy im wysłać raporty, tak, jak dobrze ich odbieramy tutaj u siebie. No i początki były takie, że no, polskie stacje, fajnie, wszystko się rozumie i to dolatuje, tak. Później za moment przechodzimy do stacji zagranicznych, no już było gorzej, ale w tym takim slangu krótkofalowskim można to wszystko wyłapać i ten raport wystosować, tak, do tych stacji. No ale na przychodziły momenty, kiedy się zdarzały stacje z innego kontynentu, więc to wszystko tam zanikało, uciekało, nie można było dokładnie tej łączności całej odebrać. No ale w końcu nadszedł taki moment, pamiętam to jak dzisiaj, Nowa Zelandia, raport 5.9 wysłałem QSL-kę, ona wróciła directem, czyli pocztą. Czekałem na to blisko miesiąc z tą i z powrotem, ale mam kartę do dzisiaj. Super, fantastycznie. A właśnie ta bariera językowa jest taka paraliżująca, czy ten slang krótkofalarski pomaga? Na początku na pewno jest to paraliżujące. Zasycha w gardle, w ustach, tak jak teraz. Tak, na pewno jest tak, że w polskiej łączności, w Polsce tutaj, w Polsce rozmawiając po polsku jest dużo, dużo łatwiej, prawda? Jeśli chodzi o łączności już z innymi krajami, większość tych łączności odbywa się w języku angielskim i te podstawy do zrozumienia, do przeprowadzenia łączności są naprawdę nie bardzo skomplikowane, tak? Każdy się ich może nauczyć. Jak wygląda taka łączność w języku angielskim, to praktycznie dzisiaj można znaleźć wszędzie, głównie w internecie, tak? Wykopać przykłady i poszukać tego typu łączności, jak to przeprowadzać krok po kroku. Ale po języku angielskim ja jestem teraz na takim etapie, że próbuję jak gdyby dowiadywać się, jak wyglądają podstawy robienia łączności, czyli przeprowadzenia korespondencji z innymi krótkofalowcami w innych językach, tak? Głównie rosyjski, czasami hiszpański, bo też jest dosyć popularny w eterze. Francuski, nie mówię o japońskim, tak? Japończycy przeważnie już biegle mówią po angielsku i z tym nie ma problemu. Natomiast próba powiedzenia czegokolwiek po angielsku, no z mojej strony na pewno zakończyłaby się tragedią i byłby to po prostu wstyd w eterze, tak? No byłoby to coś strasznego. No. Dokładnie, to fajnie, że ten język międzynarodowy, nie? Jest ten angielski. Tak, tak. I na pewno dużo ułatwia, na pewno dużo ułatwia, tak. Czy możecie pochwalić się sprzętem, na którym pracujecie? Oj, no głównie fabrycznie. Mimo że krótkofalarstwo wiąże się z elektroniką no nierozłącznie i wbrew pozorom utarło się, generalnie kiedyś było tak, że trudno było zdobyć sprzęt fabryczny w Polsce. Dzisiaj praktycznie idąc do sklepu można to kupić, tak? To jest kwestia przygotowania pieniążków. Ja się interesuję elektroniką również, to nie zdecydowałem się na budowę swojego własnego urządzenia i głównie jest to sprzęt fabryczny popularnych w świecie krótkofalarskim firm marek. Tak? A powiedzcie, czego życzy się krótkofalowcom? DX-ów chyba. DX-ów, czyli dalekich łączności. No to ja życzę tego wam i miejmy nadzieję, że się kiedyś usłyszymy. No, mam nadzieję również.
Wywołanie ogólne. Wywołanie ogólne w paśmie 80-metrowym podaje Stefan Paweł 1, Paweł Maria Yokohama. Stefan Paweł 1, Paweł Maria Yokohama podaje wywołanie ogólne i zaprasza do łączności. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w paśmie 80-metrowym podaje Stefan Paweł 1, Paweł Maria Yokohama. Stefan Paweł 1, Paweł Maria Yokohama podaje wywołanie ogólne i zaprasza do łączności.